Cześć kochani, witajcie serdecznie. Jest noc, wszyscy normalni ludzie śpią, a ja tutaj postanowiłam spontanicznie zaaranżować takie małe stanowisko, aby nagrać ulubieńców. Mówiąc spontanicznie, nie do końca mam na myśli słowo spontanicznie w takim całkowitym tego słowa znaczeniu, dlatego że to są przemyśleni ulubieńcy. To są produkty, które od maja, bo wtedy ostatni ulubieńcy pojawili się na kanale, całkowicie mnie zauroczyli. I co jeszcze istotniejsze, to nie są produkty, które od maja znalazły się w mojej kosmetyczce, w mojej pielęgnacji i tak dalej, dlatego że niektóre z nich mam już dość długi czas, bo chyba nawet od 2015 czy 2016 roku w swojej kosmetyczce, tylko po prostu wcześniej Wam ich nie pokazywałam. Będzie to 6 produktów, którym ja jestem, że tak powiem, wdzięczna za to, że się spotkaliśmy. No cóż, zobaczycie sami. 2 produkty do makijażu oczu, 2 produkty do makijażu reszty twarzy i 2 produkty pielęgnacyjne. To jest zdecydowanie to, co chcę Wam dzisiaj pokazać, tak więc zaczynajmy. Jeżeli chodzi o pierwszy produkt, to pierwszym produktem będzie tusz do rzęs, po którego myślałam, że nigdy nie sięgnę, bo jak patrzyłam na jego szczoteczkę, którą właśnie teraz zobaczycie, to stwierdziłam, że ani to nie nada objętości, specjalnie nie wydłuży i w ogóle jest takie, no niezbyt. Pewnie co po niektórzy z Was poznają teraz tą szczoteczkę? Jeżeli myślisz, że to jest Volume Million Lashes Feline, czyli ta zielona wersja, to jak najbardziej masz rację. I dlaczego ten tusz mnie zauroczył? Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, dlatego że ja go kupiłam chyba w kwietniu czy w maju, tak mi się wydaje. Gdzieś tam troszkę przeleżał w tej kosmetyczce, ale powiedzmy, że od końcówki maja był w moim użytkowaniu stałym, tak? Czyli praktycznie codziennie po niego sięgałam. Już pierwszy raz w mojej historii makijażowej dojdzie do takiej sytuacji, gdy on się po prostu skończy. Ja nie mam wrażenia, żeby on zaschnął, ja nie mam wrażenia, żeby nie dało się im po prostu pomalować rzęs, żeby stracił swoje właściwości i tak dalej, tylko mam wrażenie, że jest go po prostu troszkę mniej w opakowaniu, właściwie coraz mniej, że to opakowanie jest lżejsze. Słuchajcie, on przetrwał, nie ma jakiejś specjalnie trwałej formuły, w sensie na opakowaniu nie pisze, że starczy tam na pół roku i tak dalej, tylko po prostu przetrwał i wiem, że jak go za niedługo zdenkuję, a pewnie to będzie już w najbliższym miesiącu, to po prostu że to będzie produkt, który zużyłam całkowicie. Jakie ma jeszcze pozytywy? To, że na pewno nie trzeba było długo czekać, aby uzyskał tą fantastyczną konsystencję. To znaczy nie musiałam tam, wiecie, machać tym tuszem przez pierwsze 2 tygodnie, obcierać o chusteczki i tak dalej. On właściwie od pierwszego dnia już był taki zdatny do użycia i dawał fajny efekt. A jaki to efekt? Wydłużenie. To na pewno podkręcenie, delikatniejsze, ale jednak jest i nadanie objętości. Wydaje mi się, że już po 2 przeciągnięciach szczoteczki przy tych 2 warstwach to już jest takie wskazane maksimum, bo przy 3, przynajmniej przy moim układzie rzęs, no one się już tam mogły nie tyle co zlepiać, co nie wyglądały na takie lekkie i długie. Wiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję, że wiecie. Cenowo jest to 33 zł i teraz na promocjach w Rossmanie właśnie za tyle go będziecie mogli dorwać. Ja osobiście wtedy dorwałam go przez stronę internetową, tak mi się przynajmniej wydaje i normalnie w drogeriach internetowych mniej więcej tyle kosztuje. Ja polecam nie na siłę może lecieć do Rossmana, tylko jeżeli właśnie gdzieś go tam dorwiecie, to jestem jak najbardziej w stanie go Wam polecić. Co jest jeszcze istotne, nie rozmazuje się, to na pewno, nie osypuje się. Ja miałam do czynienia z wersją złotą, czarną i fioletową i tak zawsze, między zwłaszcza czarną i fioletową, zastanawiałam się, która jest lepsza, wiecie, nie mogłam wybrać. Jak miałam czarną, to tęskniłam za fioletową i odwrotnie. Teraz już za niczym nie tęsknię, bo jeżeli będę nagrywać ulubieńców roku, a pewnie będę, to będzie mój ulubieniec roku w kategorii tuszy. Do innych mogę mieć słabość, inne mogę lubić. Ale to robi robotę. Na pewno. Kolejny produkt to produkt, który otrzymałam i który niesamowicie mnie cieszył, bo zawsze marzyły mi się w zasadzie 2 paletki. Paletka The Balm i Naked. I tą Naked to ja otrzymałam już dawno, dawno temu i już nie wygląda tak fantastycznie, chociaż jest przechowywana dalej w oryginalnym pudełku. Tak. Ona nie mieszka nawet z innymi paletkami, tylko mieszka w osobnym mieszkaniu. Dziwnie, co zabrzmiało.
Nawet dzisiaj mam wykonany nią makijaż i może nie jestem jakimś tam mistrzem makijażowym, ale to jest makijaż, który na moim oku utrzymuje się już ponad 12 godzin, bo to co tutaj widzicie to jest ponad 12 godzin już takiego brudnego, znoszonego makijażu. Jeżeli chodzi o tą paletkę, tutaj powinnam Wam pewnie zasłonić lusterko. Zrobimy to tak. To u mnie poziom zużycia jest naprawdę duży i to pewnie będzie widać. Mam nadzieję, że moja kamera to uchwyci. I w przeciwieństwie do reszty dziewczyn, w zasadzie, no w zależności od humoru i od pory dnia i nocy, jak robię makijaż, zawsze używam troszkę innych kolorów. Bardzo fajnie mi się rozciera, ja jestem z nich zadowolona. Miałam do czynienia z bazą z Naked, która była bardzo fajna, natomiast na co dzień używam jako bazy tego cienia kolor Tattoo i to jest baza wystarczająca pod tą paletkę, bo bardzo ładnie się utrzymuje. Są chyba dwa kolory, które delikatnie się osypują, ale słuchajcie, mi to nie przeszkadza, bo jestem naprawdę wielką fanką tej paletki. Wiem, że trójka... Musiałam zerknąć. Tak, trójka to jest paletka, która może nie jest tak uwielbiana na YouTubie, która przez wiele dziewczyn jest uważana za jakąś tam odtwórczą, nie innowacyjną, natomiast mnie totalnie zachwyciła i ja jestem bardzo zadowolona. I był to prezent, ale jak patrzyłam na jedynkę i dwójkę, to ta trójka to jest właśnie ta paletka, którą ja bym chciała mieć, tak? Która mi się marzyła i osoba, która mi ją sprezentowała, po prostu trafiła jak dla mnie w punkt. Wydaje mi się, że w przyszłym roku powinnam ją odstawić na miejsce, bo wtedy będzie już mieć ponad 2 lata. Przynajmniej tak mi się wydaje, chyba tak, chyba 2 lata. Natomiast no, mi się nic nie dzieje, ja nie narzekam na te cienie, nie śmierdzą, nie osypują się jakoś bardziej i tak dalej, więc ja na pewno będę jej używać dłużej niż 2 lata. Mi nawet ten pędzelek w tej paletce odpowiada, dlatego że mogę co nieco z nim zrobić. Tak jak mówię, jeżeli byście szukali, nie wiem, na święta dla kogoś prezentu i ten ktoś by w jakikolwiek sposób był podobny do mnie, to zdecydowanie z Naked trójki powinien być zadowolony. Pigmentacja, nieosypywanie się, utrzymywanie się tych cieni naprawdę fantastyczne. Możliwość zrobienia delikatnego makijażu matowego, błyszczącego, mocniejszego, co kto woli. Naprawdę coś fantastycznego i może... nie wiem jak to ująć, ale powiem Wam tak. Jeżeli ktoś nie ma jakichś takich, wiecie, 30 palet w domu i chciałby mieć taką jedną, to moim zdaniem to jest świetna paleta, żeby to była właśnie ta jedyna paleta. I to jest paleta, którą zarówno ktoś umiejętny fajnie wykorzysta, jak i osoba, która tak jak ja, gdzieś się tam tylko delikatnie bawi tym makijażem, też ją fajnie wykorzysta. I dlaczego Wam ją pokazuję teraz? Dlatego, że wielokrotnie chciałam Wam pokazać, ale ona nie była w takim codziennym użytkowaniu, bo zrobiłam z niej takiego świętego grala. Teraz na co dzień mieszam ją z innymi paletkami też wielokrotnie i nie wiem, czy ktoś wychwycił to, co kiedyś mówiłam o pomadkach, że ja mam humor na dany kolor, to znaczy, że jak robię makijaż, to wiem, jakiego odcienia pomadki chcę użyć i że cały makijaż będzie się opierał o tą konkretną pomadkę i tak dalej, to tak tutaj z Naked trójką mam dni, kiedy po prostu wiem, że cały makijaż będzie się opierał na jakimś tam konkretnym cieniu. Jeżeli szukacie mojego ulubionego, to zdecydowanie jest to nie wiem jak to powiedzieć, ten oto tutaj, piąty. Pięknie Wam pokazałam palcem, ale właśnie ten. Przechodząc dalej. Teraz może dla odmiany przejdźmy do pielęgnacji. Pokażę Wam produkt z Tea Tree, czyli z drzewa herbacianego, który w drogeriach internetowych kosztuje chyba 5 czy 6 zł. Jak ja go kupowałam w tamtym roku, to był droższy, teraz tanio. I trafi do projektu Denko, ale tą resztunię, którą ja tutaj mam, to pewnie ją jeszcze zużyję na 2 mycia, tak? Właśnie, 2 mycia twarzy. I zastanawiałam się, czy Wam mogę pokazywać, bo stwierdziłam, że są dni, gdy go nie używam, że są dni, kiedy nie zmienię mojego makijażu, są dni, kiedy po prostu mógłby być jakby bezużyteczny w mojej łazience, nieużyteczny, dlatego że po prostu po niego nie sięgam. Ale ja go mam, słuchajcie, ponad rok czasu.
Używam go mimo wszystko bardzo często. Lubię, naprawdę lubię to uczucie delikatnej pianki, która zmienia się w taki delikatny krem na mojej twarzy. Naprawdę niesamowicie koi. Oczyszcza, ale tak delikatnie. Naprawdę czujecie, że ta skóra jest oczyszczona, ale nie na takiej zasadzie, że jest jakaś tam matowa. Że jest tam jakaś przesuszona. Nie wiem, tam podrażniona w tym pozytywnym kierunku oczyszczającym, ale jest oczyszczona i ukojona. Naprawdę fajny produkt. U mnie kiedyś był wykorzystywany głównie po to, aby wieczorem zmyć makijaż albo po zmyciu makijażu jeszcze nie myłam twarz, a teraz to jest coś idealnego do zmycia na przykład maski całonocnej z Holiki, czy do ukojenia twarzy, jeżeli w ciągu dnia na przykład nie robiłam w ogóle makijażu, chodzę po domu i chcę tą twarz odświeżyć. A trafił też, tak mi się wydaje, przynajmniej do gustów mojej siostry, która kiedyś mi ją podebrała i stwierdziła, że to jest po prostu super i muszę jej koniecznie kupić, bo to jest produkt, który ukoi, który złagodzi, który świetnie sprawdzi się do porannego mycia twarzy. To jest produkt, którym zdążycie się znudzić i zdąży Wam się zbrzydzić, bo jest go tak niesamowicie dużo, jest tak niesamowicie wydajny. Jeżeli macie wolne 6 czy 7 zł, to naprawdę to jest produkt, który ja serdecznie Wam polecam, który jest warty nawet, ja wiem, 16-20 zł czy nawet więcej, dlatego że jest tak wydajny. Jeżeli porównam go do jakichś innych pianek, z którymi miałam do czynienia, to no nie, żaden nie równa się tej serii. Osobiście, ale to już tak abstrahując, polecam Wam też olejek, który nieraz już znalazł się w moich ulubieńcach, a raczej tam olejek z drzewa herbacianego, bo to tak, żebyście mieli stricte. Ta seria jest po prostu fajna, a ta pianka robi robotę. Teraz jej nie odkupię, dlatego że po prostu, no wiecie, kobieca natura chce wypróbować coś innego, ale ona jeszcze na pewno trafi w moje ręce, bo to jest świetny produkt. Aha, gdyby ktoś oglądał mnie pierwszy raz, cera normalna w kierunku suchej i raz za czas lubi się przetuścić. Tak. Kolejnym bywalcem, zgniecionym bywalcem, może mu ułatwię teraz zadanie, o! Bywalcem w mojej łazience jest odżywka Toning Guide do włosów zniszczonych, odbudowa włosów zniszczonych. I tak, kupiłam ją na promocjach w Rossmanie, zamiast 36 zł w cenie regularnej dałam 12. No i kupiłam, potem zaczęłam czytać opinie na internecie i tam wiecie, że niezbyt fajny skład, że włosy są nią obciążone, że roboty nie robi, na niektórych w ogóle to nie działało, tak jakby nic nie nałożyli. No i pomyślałam, no to fajnie wydać 12 zł, ale wyszło na to, że to jest odżywka, która na moich włosach jako jedyna robi robotę. Słuchajcie, trzymam ją na włosach, ja wiem, 2 czy 3 minuty. Przyjemnie mi się zmywa, bo nieraz są odżywki, których po prostu nie mogę jakby zmyć, stąd nie mam tego problemu. Pięknie domyka moje włosy. Ja wiem, że są różne podejścia do włosów, natomiast jeżeli chodzi o moje końce, to wychodzę z założenia, że to jest tak co, i tak coś, co będę musiała ściąć. I mogą być to silikony, mogą to być olejki, byleby te włosy lepiej wyglądały, na bardziej zdrowe. To może być nawet sztuczne, zdrowe wyglądanie, czyli one mogą być po prostu, wiecie, w moim odczuciu niezbyt fajne, ale żeby wyglądały, bo to jest część włosa, na której za bardzo mi nie zależy. Ja mam takie podejście, że jak będzie trzeba, to zetnę i trudno, to odrośnie. Nieważne. Sprawdza mi się ta odżywka do moich włosów, które są farbowane, a które swoje przechodzą, dlatego że ja rzadko je spinam, rzadko je związuję i większość dnia to one, wiecie, tu gdzieś wyrwę przez zamek, tu gdzieś się zahaczą, tu gdzieś wejdą pod bluzkę i tam będą siedzieć przez pół godziny, bo nie będzie mi się ich chciało wyciągnąć. A więc one swoje przejścia mają. Ja też bardzo długo nie dbałam o włosy, to znaczy jeżeli chodzi o kwestie odżywek, to po prostu zostawiałam temat. Później poszłam w kierunku odżywek, wiecie, za 5 czy 6 zł, które miały działać cuda i nie było efektu, dlatego też, że moje włosy były mocno zniszczone, więc tego efektu nie było. Natomiast w wypadku tej odżywki naprawdę efekt jest. Jedyne, do czego ja bym się przyczepiła, bo jestem jej wdzięczna, że za to, że włosy są lejące, że są bardziej błyszczące, że nie są mimo wszystko obciążone, że są przyjemne w dotyku, że te końce wyglądają na zdrowe, że szybko się ją spłukuje. No słuchajcie, jak dla mnie same zalety, ale pewnie gdzieś po przeciwnej stronie kamery znajdzie się przeciwnik tej odżywki i ja to absolutnie rozumiem.
tak jak mówię, jedyne do czego ja bym się przyczepiła, to to opakowanie, bo ono jest takie trochę, no niezbyt, ten plastik, ja ostatnio mam uczulenie na twarde plastiki, że tak powiem, w kosmetykach ten plastik jest trochę za twardy, jest irytujący przy użytkowaniu, trzeba to odkręcać, no nie trzeba, ale ja to wolę odkręcić. Natomiast ja to wybaczam. I jeżeli, może nie 36 zł, ale jeżeli będzie na promocji w Rossmanie za tam, nie wiem, 20-24, to będę musiała po prostu upolować, będę musiała ją drugi raz odkupić, dlatego że Pantene, Gliss, Skóry, Schwarzkopf i tak dalej, no to po prostu jest nic w porównaniu do tej odżywki. Ta odżywka i moje włosy to jest duet idealny na ten moment. Lepiej chyba nie będzie. Sprawdzę, czy się nagrywa, bo to różnie bywa. Po około 17 minutach dowiedzieć się, że obcięłaś sobie połowę czoła podczas nagrywania. No cóż, przechodzimy dalej. Przedostatnim produktem, bo takiego ostatniego ulubieńca, w którym jestem absolutnie zakochana, zostawiam na koniec. Jednakże to jest też ulubieniec. Cóż wam mogę powiedzieć? To jest produkt, który dostałam w prezencie i jestem z niego bardzo zadowolona. A dlaczego? Dlatego, że dla mnie ma odcień idealny i spróbuję wam to pokazać. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to tam dostrzeżecie, że to jest odcień bronzera, który, że tak powiem, delikatnie odbija światło. Więc on raz jest stonowany, jeżeli światło na niego nie pada, a raz jest delikatnie błyszczący. Utrzymuje się na twarzy no praktycznie cały dzień. Bardzo przyjemnie mi się go nakłada. I dlaczego mówię, że przyjemnie mi się go nakłada? Bo jestem ofermą życiową, jeżeli chodzi o nakładanie bronzerów, więc jeżeli bronzer się łatwo nakłada, nie plami, szybko się rozprowadza, fajnie się stopniuje i tak dalej, to dla mnie to jest bronzer idealny. I to, że nim się przyjemnie pracuje, że się łatwo pracuje, przekonało mnie do użytkowania bronzerów. I jeżeli kiedykolwiek na mnie trafiliście gdziekolwiek, czyli na Instagramie, Pingerze, blogerze, Facebooku, też miałam przez chwilę takie perypetie i co ważne na YouTubie, to mogliście dostrzec, że ja miałam bardzo długo fazę przesadną poza brwiami na policzki. Moje policzki były pyzowate, były podkreślone, naoglądałam się tych filmów, że nigdy różu za dużo i tak dalej. I nie mogłam się przekonać do samego użytkowania bronzera i rozświetlacza, dlatego że ta twarz wydawała mi się goła, nijaka, zmęczona i tak dalej. I to jest produkt, który ja otrzymałam w maju, za co ogromnie dziękuję. Tak mi się wydaje, że to był maj, może wcześniej. A raczej, no dobra, w maju go zaczęłam użytkować, tak mi się wydaje. I tak wiecie, na początku był róż, bronzer i właśnie rozświetlacz. Później było tego troszkę mniej, troszkę mniej, troszkę mniej. I teraz przeszliśmy do etapu, gdy potrafię zrobić makijaż samym rozświetlaczem i bronzerem. W sensie takim, że nie muszę tego dopełniać różem. I to jest właśnie produkt, który mnie przekonał do tego, że bronzer może sprawić, że moja skóra i tak będzie wyglądać na wypoczętą. Nie jest dla mnie za rudy, jest stonowany. Daje właśnie ciekawy efekt, dlatego że odbija to światło. Też bardzo fajne, no nie oszukujmy się, jest też to opakowanie, dlatego że jest małe, poręczne, a produktu tu jest prawie 6,5 grama, tak, więc gramatura jest fajna. Ja go używam namiętnie, a i tak dalej nie jest zużyty. Miałam wiele innych bronzerów, które po prostu oddawałam, których się pozbywałam, z którymi nie mogłam sobie poradzić, a ten to jest bronzer, który mnie do siebie przekonał, który przekonał mnie do bronzerów, który przekonał mnie do zmiany w moim makijażu, który przekonał mnie do tego, że bronzer nie musi być za ciepły, za chłodny, że może być taki w sam raz, bo to jest właśnie w sam raz dla mnie odcień. Niesamowicie podoba mi się też ta delikatna, kremowa konsystencja, dlatego że on mi się sprawdzi, jeżeli nakładam go dosłownie na sam puder na twarzy, też dlatego, jeżeli go nakładam na półwilgotny podkład, wiecie o co chodzi, nieprzypudrowany, to jest produkt, który sprawdzi się zawsze, o który potrafiłam sobie w ekstremalnych warunkach nałożyć palcem i też się jako tako sprawdził, gąbką ok, pędzlem ok, no mogłabym mówić o nim bardzo długo, ale najważniejsza recenzja jest taka, jest kremowy, utrzymuje się cały dzień, ma ciekawy kolor i to jest bronzer, który przekonał mnie do bronzerów i wprowadził
nie wiem czy lepszą, czy gorszą, ale w każdym razie zmiany w moim makijażu. Jeżeli kupujesz produkt, który zachęci Cię do zmiany, przynajmniej na razie, na stałe w makijażu, to jest to produkt na pewno po prostu wart swojej ceny. Ja go akurat nie kupiłam, ale na pewno jest wart swojej ceny. No i za prezent. Dziękuję. I ostatni, ale nie najgorszy produkt. Mamy tutaj Revlon Ultra HD. Jeżeli oglądałeś chyba mój ostatni haul zakupowy, to znasz moją historię zakupu tego produktu. I cóż Ci mogę powiedzieć o tym Revlonie? A więc tak. Ten efekt tutaj to jest efekt nałożenia tej pomadki, ja wiem, 7 godzin temu. 7 godzin temu, gdzie już wypiłam, uwaga, uwaga, kawę, zjadłam kilka ciastek, wypiłam też potężną kawę w McDonaldzie, zjadłam też w McDonaldzie frytki, McFlurry, później właśnie wróciłam do domu, wypiłam tą drugą kawę, zjadłam ciastka, żułam gumę do rzucia, gadałam, bo jestem wstrętną gadułą przez naprawdę długi okres czasu, wypiłam wodę i dosłownie, no widzicie, jest w stanie idealnym. I teraz reszta pozytywów. Pięknie pachnie. Naprawdę to jest produkt, który ma taki pomadkowo-waniliowy zapach. Kolejny pozytyw jest taki, że może być, mimo iż jest matowy, może być matowo-kremowy, albo jeżeli go dosłownie odciśniecie raz na chusteczce, to będzie to produkt całkowicie matowy. Po całym dniu noszenia nie spina Waszych ust, nie sprawia, że są bardziej spierzchnięte. Po prostu po zmyciu tej pomadki nakładam coś nawilżającego na noc i jest ok, dalej jest dobrze. Nie podkreśla suchych skórek. Kolor jest intensywny przez bardzo długi czas, a jeżeli, nie wiem, zjedliście rosół czy coś tam bardziej tłustego i gdzieś tam odrobinę się zetrze, to jest na zasadzie tego, że on traci trochę na intensywności, nie złazi, nie zbiera się na krańcach i tak dalej, nic takiego nie ma. To jest po prostu pomadka, która ma swój urok, nawet jeżeli nosiłam absolutnie cały dzień i jest już trochę zjedzona, bo wtedy wygląda jak taka farbka do ust. Ale tak jak mówię, to ma miejsce po bardzo długim okresie czasu. Ja mam też odcień chyba 600, napiszę Wam może pod spodem. Ale wydaje mi się, że 600 to jest 605 Obsession. I wiem, że teraz przy tym ułożeniu, bo nie chciałam tych mrówek na nagraniu, mam nadzieję, że ich nie będzie, odcień jest trochę przekłamany, ale zalecam Wam obejrzeć sobie jakieś swatche i tak dalej. Tutaj Wam też spróbuję zrobić swatcha, żeby zobaczyć, że to jest taka fuksja malinowa, ciężko to określić, naprawdę przepiękny kolor. To jest kolor, który przy delikatnym makijażu jest takim mocnym akcentem w makijażu, natomiast przy mocnym makijażu jest to idealne uzupełnienie. To jest kolor nieoczywisty, to jest kolor, który ja uwielbiam od bardzo dawna, dlatego że miałam pomadkę z Maybelline, kupiony tester wiele lat temu, naprawdę wiele lat temu, ja gdzieś tam mam, ale teraz nie będę się przedzierać do pokoju i przeszukiwać, w odcieniu, no i masz ci los, zapomniałam. A czas na nagraniu leci. Fuchsia Power? Czekajcie. Maybelline, tak, Fuchsia Power, Maybelline Shocking Pink. To był odcień, który ja uwielbiałam przez lata, to jest pomadka, za którą ja będę zawsze tęsknić, bo nie jest już po prostu w produkcji, natomiast to jest mój substytut tamtej pomadki, a raczej jej idealny następca. Nie pozostawia zbytnio odbicia na filiżankach, jeżeli właśnie ją odciśniecie, to nie zostawia moim zdaniem wcale tych śladów użytkowania naczyń. I teraz się zreflektuję i zacznę mówić po polsku. Uwaga! Cena jest całkiem przystępna, dlatego że ja ją dorwałam w internecie za chyba 22 zł i później 25, jak kupowałam ten drugi odcień. W internecie jest bardzo wiele swatchy, bardzo wiele filmików na takim zagranicznym YouTubie dotyczącym tych pomadek, pokazujących odcienie i tak dalej. Bardziej sugerowałabym się tamtymi firmami niż swatchami na stronie Revlonu, dlatego że Revlon ma trochę przekłamane to odcienie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale bardziej filmiki na YouTubie mnie przekonały. Kolejnym pozytywem jest właśnie to, że to jest kolor interesujący. To nie jest taka, wiecie, oczywista, nieoczywista czerwień,
To jest kolor, który wydaje mi się jest w jakiś sposób oryginalny. Tak jak mówię, mam też jeszcze jeden odcień, taki nudziakowy i tamten też mi się fajnie sprawdza, ale to jest kolor, który właśnie skradł moje serce. Wykonanie opakowania też jest bardzo fajne, dlatego że ja nie wiem jak reszta dziewczyn, ale nie noszę ze sobą kosmetyczki i nie wkładam tam produktów, tylko jak w kieszeni, to w kieszeni, jak w kieszeni spodni, to też tam musi się znaleźć. Jak jest w puzderku z kluczami, to musi tam przeżyć i nic się tu nie zdarło i tak dalej. Czy ja Wam pokazywałam koniuszek? Jeżeli nie, to właśnie teraz to zrobię. I tu już mam ostatni pozytyw, który właśnie teraz sobie uświadomiłam. To jest pomadka, którą możecie tylko tak rozetrzeć, żeby mieć taki mydlany efekt. Albo możecie ją nałożyć w sposób porządny. Poradzicie sobie, dlatego że ten pędzelek ma naprawdę idealny kształt. Ładnie rozprowadza produkt, można właśnie delikatnie rozmyć, można idealnie zaznaczyć linię ust i to wszystko tylko tym jednym pędzelkiem. Cud, miód i orzeszki. Możecie przy nim zjeść orzeszki i pomadka się nie rozmaszy. No i cóż, kochani, to już jest wszystko na dziś, a raczej na dzisiejszą noc, bo jest naprawdę bardzo, bardzo późno. Latem pewnie za niedługo schodziłoby słoneczko. Nieważne. Ważne, że udało się nagrać. Dajcie znać, czy mieliście coś z tych produktów, czy coś mi polecacie, czy któryś produkt przeze mnie tutaj zrecenzowany w jakiś sposób Was zainteresował. Mam nadzieję, że tak, bo to są produkty, którym należy się zainteresowanie większej ilości osób. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Trzymajcie się, życzę Wam udanego tygodnia. No i cóż, dziękuję za oglądanie. Pa, pa.